Artykuł w najnowszym Newsweeku odsłania kulisy Kościoła katolickiego. Pokazuje stopień niemoralności, zepsucia, zboczenia, a nawet zbrodni w szeregach duchowieństwa katolickiego. To duchowieństwo, kiedy rozmawia między sobą, bo mamy tu fragment rozmowy z proboszcza, księdza ze swoim biskupem i wtedy widzimy, jak oni otwarcie mówią o swoim homoseksualizmie i pedofilii. Zobaczcie. Przyznaję, to mówi ksiądz do swojego biskupa, że dochodziło między nami do kontaktów seksualnych, a właściwie pedofilskich. Dalej w artykule czytamy, że większość biskupów amerykańskich to zboczeńcy seksualni, w myśl nawet nauki Kościoła rzymskokatolickiego. No i teraz, i to jest zdanie księdza, no i teraz pojawia się pytanie, czy ci ludzie, którzy tak otwarcie popełniają zbrodnie przeciwko Bogu i ludziom, którzy gwałcą dzieci, opowiadają o tym sobie w kuriach, w zakrystiach i tak dalej, czy oni rzeczywiście w jakiegoś Boga wierzą? To jest pytanie bardzo ważne, bo oni są przywódcami duchowymi. Oni prowadzą takie narody jak Polski, do niedawna też irlandzki, części Stanów Zjednoczonych są poddane właśnie ich duchowemu wpływowi. Czy ci ludzie, którzy tak jawnie gwałcą Boże przykazania, gwałcą maluczkich w swoim kościele, czy oni w jakikolwiek sposób mogą wzbudzić wiarę, mogą prowadzić do Boga ludzi, którzy ich słuchają, czyli na przykład naród polski? To jest życiowe pytanie dla Polaków. Oczywista jest na nie odpowiedź i ty ją znasz.